Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Dzisiaj jest środa 12 tygodnia w ciągu roku. Tak, i dzisiaj wędrujemy do 7 rozdziału świętego Mateusza. Konkretnie mamy do rozważenia wiersze 15-20. Jezus powiedział do swoich uczniów: strzeżcie się fałszywych proroków, którzy przychodzą do was w owczej skórze, a wewnątrz są drapieżnymi wilkami. Poznacie ich po ich owocach. Czy zbiera się winogrona z ciernia albo z ostu figi? Tak, każde dobre drzewo wydaje dobre owoce, a złe drzewo wydaje złe owoce. Nie może dobre drzewo wydać złych owoców, ani złe drzewo wydać dobrych owoców. Każde drzewo, które nie wydaje dobrego owocu, będzie wycięte i w ogień wrzucone. A więc poznacie ich po ich owocach. Właśnie, taki temat fałszywych proroków, powiedziałbym, że dosyć ważny dzisiaj, współcześnie. Bo to dzisiaj każdy chce być prorokiem. Kto to jest prorok, prawda? Prorok to jest taki ktoś, kto, że tak powiem, daje to, co oświeca, a to, co oświeca, to jest prawda. Właśnie Jezus to powiedział, prawda, poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli. I prawda par excellence to prorokiem właśnie jest Jezus. Dlaczego Jezus jest prorokiem par excellence? Nie dlatego, że przepowiada przyszłość, bo Jezus tym się nigdy nie zajmował. Tak, i tu mi proszę nie wyciągać takich wypowiedzi Jezusa wziętych z jego ostatniego ziemskiego tygodnia życia, bo tam Jezus nie zajmował się też przepowiadaniem przyszłości, ale objawieniem właśnie prawdy o pewnych mechanizmach, które działają w historii ludzkości. To samo dotyczy apokalipsy. Apokalipsa nie jest reportażem z końca świata, apokalipsa nie jest zapowiedzią końca świata, apokalipsa jest właśnie odsłonięciem pewnych mechanizmów, które cały czas funkcjonują w historii ludzkości. Przede wszystkim w tych mechanizmach, co jest najważniejsze, że ostatecznie wszystko zależy od Boga. To jest orędzie na przykład Ewangelii z ostatniej niedzieli, że Bogu nic się z rąk nie wymyka. Właśnie, więc Jezus nie zajmował się przepowiadaniem przyszłości. Prorocy biblijni nie tym się zajmowali, tylko proroctwo w sensie biblijnym to jest opowiadanie prawdy o Bogu, jakby wyjaśnianie prawdy o Bogu i w konsekwencji też ukazywanie rzeczywistości tak, jak widzi ją Bóg, prawda? Przy okazji właśnie objawiania prawdy o Bogu. To właśnie jest taki element w tym objawianiu prawdy o Bogu, że prorok to jest ten, który potrafi pokazać czy opowiedzieć, jak rzeczywistość, jak bieżące wydarzenia widzi Pan Bóg, prawda? Jak on to wszystko widzi. Więc jakby bycie prorokiem zakłada głęboką wewnętrzną relację z Bogiem, tak głęboką, żebym ja rzeczywiście mógł powiedzieć, że no widzę tak, rzeczywiście widzę tak, jak widzi Bóg. No i tutaj właśnie dochodzimy do tego, o czym chciałem opowiedzieć dzisiaj, że widzicie, bo my bardzo silnie się skupiliśmy na tym, co zewnętrzne. Grzech pierworodny bardzo silnie skupił nas na tym, co zewnętrzne, co powierzchowne, czyli na tak zwanych efektach. I to właśnie to jest to, co mówi Jezus o tych prorokach, którzy przychodzą jako wilki w owczej skórze, że my się dajemy zwieść właśnie tej powierzchowności, tym, co zewnętrzne. To pamiętam, prawda, jak jeden biskup opowiadał o pewnej sytuacji w swojej diecezji, która się wymknęła ostatecznie spod kontroli. Trzeba było no, bardzo mocnej interwencji, aż Watykanu interwencji. Że to, co no, tak przyznał, że to, co zwiodło, to właśnie efekty, nie? Że to dużo ludzi się gromadziło, tłumy, prawda, i że wydawało im się, że to właśnie o to chodzi, nie? Żeby ludzi pociągać do Pana Boga tłumnie. No i właśnie no, to jest to, nie? Że ten wilk w owczej skórze, nie? Że to, co nas zwodzi, no to właśnie, że zewnętrznie, powierzchownie wydaje się wszystko w porządku. I zobaczcie, że my też tak oceniamy samych siebie, że tak patrzymy po sobie i tak patrzę, nie? Że tak zewnętrznie niby wszystko robię, co należy. Poszedłem do kościoła, prawda, odprawiłem mszę świętą, wcześniej tam pospowiadałem ludzi,
Tak, odmówiłem brewiarz, no, zachowuję celibat i takie tam różne rzeczy, więc jestem dobrym księdzem, prawda? Czy jestem dobrym chrześcijaninem, bo chodzę co niedziela do kościoła, czasami pójdę też i w tygodniu, zwłaszcza w środę, jak jest nowena, to też sobie przyjdę, odmawiam pacierz dwa razy dziennie, w piątek nie jem mięsa, nie zdradzam żony, nie zabijam ludzi i nie mam sobie nic do zarzucenia. No i pozornie rzeczywiście niby wszystko się zgadza, tylko że haczyk jest ten, że widzicie, jak czytamy Ewangelię, to Pan Jezus najwyraźniej miał dość sporo do zarzucenia faryzeuszom, a oni przecież dokładnie o to dbali, żeby zewnętrznie być bez zarzutu, a jednak Jezus, no, jakby to powiedzieć, no, kolokwialnie i w uproszczeniu, ciągle się niby o coś czepiał. No, ku ich oburzeniu, prawda? No i co się okazuje, że tak naprawdę, i to właśnie też widać w dzisiejszej Ewangelii, Jezus interesuje się wnętrzem. Że my myślimy, że jak tam zewnętrznie wszystko tam zrobiłem, co należy, pozaliczałem zobowiązania, to jest okej. Okazuje się, że Jezus przyszedł zapytać o wnętrze, o serce. Tak tłumacząc tak po prostu, to wygląda właśnie tak, że jest Bóg, który mnie kocha, kocha mnie, kocha moich braci, moje siostry, kocha każdego człowieka, pragnie ratować każdego człowieka i w każdym człowieku widzi swoje dziecko i uważa się za ojca, ojca wszystkich ludzi. Jest Bóg, który mnie kocha. No i z drugiej strony, że tak powiem, jest mój przeciwnik, który mnie nienawidzi i chce dla mnie jak najgorzej. I jak najgorzej chcę też i dla innych, dla moich braci i sióstr. Nie? I teraz jakby to powiedzieć, kiedy Jezus mówi o owocach, to właśnie ma na myśli coś bardzo głębokiego. Że Jezus pyta właśnie o to, do kogo bliżej mi wewnętrznie. I zobaczcie, że można zewnętrznie wszystko spełniać jak należy, ale wnętrze mieć, no, bardzo mocno synchronizowane z tym, jak myśli, jak funkcjonuje, jak patrzy na ludzi, na rzeczywistość, zły duch. Widzicie, tu na przykład mi przychodzi na myśl takie stwierdzenie świętego Pawła. To teraz nie chcę kłamać, bo mi coś tam się w głowie pomiesza, czy to jest tu w liście do Tytusa, czy to jest w pierwszym liście do Tymoteusza. To trochę mi się miesza, to możecie sobie sprawdzić, że święty Paweł mówi, że dla czystych wszystko jest czyste. No i tutaj jest dosyć sporo nieporozumień, jeśli chodzi o rozumienie tego stwierdzenia świętego Pawła, to nawet właśnie są takie interpretacje i to nawet wielcy ludzie mieli takie interpretacje, że jeżeli ja już jestem na jakimś tam poziomie bardzo głębokiej, wysokiej relacji z Bogiem, no to wtedy znika kategoria grzechu i mi wszystko wolno. No i to później się kończyło tym, że no, były takie jakieś straszliwie pomieszane ujęcia mistyki chrześcijańskiej, że właśnie, no, my jesteśmy na takim poziomie rozwoju mistycznego zjednoczenia z Bogiem, że na przykład wolno nam się nurzać w jakiejś wyuzdanej seksualności, współżyć ze wszystkimi i to już nie jest grzech, bo my już jesteśmy tak zjednoczeni z Bogiem, że grzech nie istnieje i wolno nam wszystko. To jest straszliwie błędne ujęcie tego, co mówi święty Paweł, że dla czystego wszystko czyste. No tak, nie chcę rzucać przykładami, ale to są naprawdę znane nazwiska. Ku naszemu zresztą zaskoczeniu, bo tak naprawdę o co chodzi świętemu Pawłowi, że kiedy jestem czysty, kiedy jestem wewnętrznie czysty? No właśnie wtedy, kiedy wewnętrznie jestem zespolony, zsynchronizowany, że tak powiem, z Bogiem. Jestem w wewnętrznej symfonii z Bogiem. I to skutkuje właśnie tak, że staję się prorokiem, to znaczy widzę rzeczywistość tak, jak widzi Bóg, a jak rzeczywistość widzi Bóg. I to jest właśnie test, nie? To są właśnie te owoce, zaraz jeszcze dokładniej to wyjaśnię, że test jest właśnie w tym, że Bóg widzi rzeczywistość jako dobrą. Bóg widzi wszystko jako dobre. Dlaczego? Bo Bóg patrzy i na cokolwiek patrzy, to od razu ma pomysł, co dobrego mogę z tym zrobić. Nie? Że patrzę na młotek, już sobie myślę, że mogę użyć tego młotka do wbijania gwoździ, mogę zbić skrzynkę, mogę do tej skrzynki napakować owoców, komuś ofiarować. Natomiast ktoś, kto nie jest w wewnętrznej jedności z Bogiem, to kiedy patrzy na coś, to przede wszystkim widzi zagrożenie, widzi co złego może z tego wyniknąć. Że widzę młotek i pierwsze skojarzenie, jakie mi przychodzi, to że tym młotkiem można komuś dać po głowie i że to ten młotek to jest w ogóle jakieś wielkie zagrożenie duchowe, bo może służyć do mordowania ludzi.
Na przykład zgłaszają się do mnie ludzie, proszą o pomoc z jakim problemem. Na przykład ktoś mówi, że wchodzi do kuchni, no i w kuchni często leżą jakieś noże do krojenia chleba na przykład i mówi, widzę nóż i pierwsze skojarzenie to, że mogę pociąć siebie albo kogoś tym nożem. No i człowiek cierpi z tego powodu, bo nie chce mieć takich skojarzeń. I to wielce mówi właśnie o tym, że jego wnętrze jest w jakimś wielkim nieporządku, tak wielkim, że on widzi rzeczywistość tak, jak widzi zły duch. Nie? Zły duch widzi wszystko jako złe, nienawistne, nienadające się i tak dalej. No to jest związane ściśle z tym właśnie, jeśli chodzi o owoce, o których mówi Jezus, to właśnie trzeba odróżnić owoce od efektów. My właśnie skupiamy się na efektach, na tym, co można poczuć, dotknąć, zmierzyć, zważyć i tak dalej. Na przykład, że przyszło dużo ludzi, że gromadzę mnóstwo ludzi, że mam mnóstwo subskrypcji na YouTubie, no takie tam różne, nie? Efekty, nie? Że zarobiłem nie wiadomo co i coś tam. Czyli efekty to jest to, co zewnętrzne, nie? Zewnętrzne. Do tego, co zewnętrzne, to zaliczam też na przykład takie poczucie satysfakcji, co to nie ja i w ogóle. Natomiast Jezus mówi dzisiaj o owocach i Święty Paweł te owoce wymienia w liście do Galatów. To jest 5 rozdział listu do Galatów, zdaje się 22 wiersz, gdzie Święty Paweł właśnie wymienia owoce ducha. Miłość, radość, pokój, cichość, cierpliwość, uprzejmość, opanowanie, właśnie takie owoce ducha. I te owoce ducha opisują wnętrze Boga, jak się głębiej temu przyjrzeć. Właśnie tak jest, jakby Bóg jest nieustannie w takim stanie i zaprasza nas, żebyśmy byli właśnie w takim stanie. I właśnie zewnętrznie, no to można się zorientować, że rzeczywiście to jest to, o co chodzi, no bo mówię, widzę rzeczywistość tak, jak widzi Bóg, nie? Że patrzę na coś i widzę, co dobrego mogę z tym zrobić. Patrzę na człowieka, widzę, co dobrego można zrobić dla niego, co dobrego można zrobić z nim. Natomiast jeżeli ja patrzę i widzę wszystko jako złe, wszystko jako zagrożenie, właśnie wszystko jako warte potępienia, prawda, z każdego kąta spoziera na mnie szatan i widzę tylko szatana, no to coś jest nie tak. Coś jest nie tak. Wiecie, jest taki moment w Księdze Rodzaju, jakby delikatnie sugerujący, że Pan Bóg ma, że tak powiem, problem z dostrzeganiem zła. Że Pan Bóg w ogóle nie widzi zła. Że kiedy, że tak powiem, Adam opowiada się po stronie zła, to Pan Bóg jakby traci go z oczu. Nie? Że woła, Adamie, gdzie jesteś? Nie? Że jakby taka delikatna sugestia, że Pan Bóg w ogóle nie dostrzega zła. W ogóle nie dostrzega zła. Jest w stanie powiedzieć, co jest złe, ale że on jest zawsze skupiony na tym, co dobre i zawsze widzi dobro i zawsze widzi wszystko jako dobre. Widzi, co dobrego mogę zrobić. Nie, Bóg widzi proch ziemi, zwykły proch ziemi, który w naszych oczach do niczego się nie nadaje i on widzi, że mogę z tego prochu uczynić mój obraz, moje podobieństwo. I tak myśmy w ogóle powstali. Właśnie dzięki temu, że Bóg wszystko widzi jako dobre. No i teraz właśnie Jezus mówi, i po tym poznacie prawdziwego proroka, że on będzie wam prezentował punkt widzenia Boga i będzie was prowadził do punktu widzenia do Boga, że będzie wam pomagał w tym, żeby dochodzić właśnie do tej wewnętrznej synchronizacji z samym Bogiem. Żebym ja był w symfonii, w wewnętrznej symfonii z Bogiem. Właśnie warto się przyglądać, do kogo mi wewnętrznie bliżej. Nie? Czyje spojrzenie mam, czyimi oczami patrzę na siebie, na ludzi, na świat, na rzeczywistość. Czy widzę oczami tego, który widzi wszystko dobrze, czy patrzę oczami tego, który wszystko potępia i dla którego wszystko jest nienawistne, źle zrobione i dla którego wszystko jest zagrożeniem. Właśnie, tych owoców to można tu wymieniać, bo widzicie, na przykład chodzi mi też po głowie co? Chodzi mi po głowie też to, co mówi Święty Paweł, że Jezus zburzył rozdzielający ludzkość mur, czyli wrogość. Z czego ten mur był skonstruowany? To Żydzi byli przekonani, że relacja z Bogiem to polega na tym, że trzeba spełnić właśnie trzeba spełnić zewnętrznie dokładnie to, czego Pan Bóg od nas oczekuje. No i byli przekonani, że ich wybraństwo narodu wybranego polega na tym, że Bóg łaskawie im podyktował, czego oczekuje, że na Synaju im podyktował, czego oczekuje. No i ponieważ nam podyktował, my to wiemy, to możemy to spełnić i my jesteśmy okej w oczach Boga, my jesteśmy ci lepsi. A tamtym nie podyktował, więc oni nie wiedzą, co Pan Bóg od nich chce, w konsekwencji tego nie spełniają, więc to trzeba plunąć na nich, nie?
Zobaczcie, że Żydzi właśnie mieli zawsze taką tendencję do separowania się od pogan. I za tym stało takie przekonanie, że gdyby Pan Bóg chciał z tymi poganami wejść w jakąś relację, to by im też podyktował tak jak nam. A tymczasem im nie podyktował. Podyktował właśnie nam, więc my jesteśmy wybrani przez Boga do uratowania, a ta reszta to na zatracenie, na zagładę. Nie? To, co właśnie mówią członkowie Sanhedrynu do Nikodema, nie? Że ten lud, który nie zna prawa, jest przeklęty. Nie? Przeklęty, że to nie ma co się nimi przejmować, że oni i tak na zagładę, bo właśnie nie znają prawa, w konsekwencji, czyli nie wiedzą, czego Bóg od nich oczekuje, w konsekwencji tego nie spełniają i idą na zagładę. I gdyby Pan Bóg chciał, żeby wiedzieli, to by im podyktował, a nie podyktował, tylko my wiemy, no to my spełniamy, my jesteśmy tymi, którzy się uratują, reszta na zagładę. Nie? Właśnie, i to był ten mur. I teraz Jezus ten mur zburzył, nie? Pokazał, że wszyscy są zaproszeni. Właśnie to święty Paweł, szczególnie jego działalność, tego chodzenie po świecie pogańskim, zapraszanie pogan i tak dalej. Właśnie cała ta działalność świętego Pawła i właśnie te wszystkie zabiegi Pawła i Barnaby, nie? Żeby otworzyć chrześcijaństwo na pogan i to właśnie, żeby nie zobowiązywać pogan do zachowywania prawa, tylko prowadzić ich prosto do Chrystusa. No to właśnie cała ta historia i te wszystkie zabiegi, nie? Że Jezus zburzył rozdzielający ludzkość mur. Prawda, czyli wrogość wynikająca z prawa przykazań, nie? Właśnie z tego poczucia. No, nam Bóg podyktował, nie? Czyli nas chce uratować. Nie? My wiemy, czego Bóg chce i możemy to pospełniać i podobać się Bogu, a im nie podyktował, czyli nawet im nie dał szansy, żeby się mu podobali. No i teraz nagle przychodzi Jezus i okazuje się, że mu się podobają celnicy, grzesznicy, nierządnice i właśnie wszelki inny taki element, nie? Że on patrzy i widzi ich jako dobrych, nie? Jako zaproszonych, jako swoich braci, siostry. I to jest właśnie spojrzenie Boga. No i teraz trzeba popatrzeć, nie? Czy nauki, których słucham, to w co się wsłuchuję, nie? Czy to, co właśnie noszę w sobie wewnętrznie, to w co się wsłuchuję wewnętrznie, to co, prawda, podlewam w sobie, nie? Pielęgnuję w sobie wewnętrznie, te głosy, moje wewnętrzne myśli, głosy, które docierają do mnie i w które wierzę, nie? Które słucham, nie wiem, na YouTubie czy gdzieś tam, prawda, jakieś takie głoszenie. Czy to głoszenie pomaga mi w tym, żeby osiągnąć właśnie to wewnętrzne zjednoczenie z Bogiem, które przejawia się w tym, że patrzę na rzeczywistość jak Bóg i widzę wszystko jako dobre, widzę, co dobrego mogę z tym wszystkim zrobić? Czy właśnie te głosy wewnętrzne, które ja w sobie pielęgnuję, to, czym daje się nakręcać w mojej głowie, to, co wpuszczam do swoich uszu, to, w co się wsłuchuję, czy właśnie zamyka mnie w takim spojrzeniu właśnie, że to wszystko jest zagrożenie, wszystko jest złe i w ogóle, i że w ogóle ci ludzie to są to już do piekła, nie? I tylko jedynie my jesteśmy ci porządni. Czy przypadkiem właśnie w moim myśleniu wewnętrznym nie odbudowuje się ten mur, który Jezus zburzył, nie? To właśnie tu trzeba zwracać uwagę. Tu trzeba zwracać uwagę właśnie. Tak, czy moje patrzenie na rzeczywistość jest patrzenie Boga, który od początku do końca widzi wszystko dobrze, nie? Widzi wszystko jako dobre, widzi, co dobrego mogę z tym wszystkim zrobić. Zawsze widzi, co dobrego mogę z tym wszystkim zrobić i nigdy się nie myli właśnie i ma siłę realizowania tego dobra. Tak. Jeszcze jedną mam myśl związaną z dzisiejszą Ewangelią, właśnie kiedy Jezus mówi o tych drzewach przynoszących dobry czy zły owoc, to tak sobie myślę, widzicie, bo często jest tak, że my chcemy coś naprawiać w życiu, nie wiem, chcę naprawiać jakieś moje relacje z kimś, na przykład mąż, żona chcą naprawić swoje dziecko, czy mąż i żona chcą naprawić swoje relacje, czy ja chcę uporządkować moje życie, moje kapłaństwo i tak dalej. To właśnie trzeba zrozumieć, że jeżeli ja widzę, że to wszystko nie funkcjonuje, to znaczy, że źródła i korzenie tego niefunkcjonowania są gdzie w moim wnętrzu. Nie? To tak jak Jezus mówi, że właśnie to zepsute wewnętrznie zgnite drzewo wydaje zepsute wewnętrznie zgnite owoce. Nie? I teraz jeżeli ja mam zepsute wnętrze i to widać właśnie w tym, że nabagniłem sobie w relacjach, że prawda
no, odbija się to w tym, co dzieje się z moim dzieckiem na przykład, z tym, co dzieje się z moim kapłaństwem, prawda, i tak dalej, i tak dalej. To jeżeli ja się wezmę za naprawianie tego wszystkiego właśnie na zewnątrz, nie zadbawszy wpierw, żeby w relacji z Jezusem On naprawił moje wnętrze, to właśnie te moje wysiłki tak naprawdę będą doprowadzać do tego, że będzie tylko gorzej. A my niestety często popełniamy taki błąd, że widzę, że coś nie funkcjonuje, jakaś relacja nie funkcjonuje, moje życie nie funkcjonuje, sposób, w jaki wychowuję dzieci nie funkcjonuje, sposób, w jaki sprawuję moje kapłaństwo nie funkcjonuje. No widzę, że coś nie funkcjonuje i teraz biorę się za wielkie programy naprawcze, co zrobić, żeby to funkcjonowało. Jeżeli po pierwsze nie pozwolę, żeby Jezus mnie uporządkował wewnętrznie, uporządkował moją wewnętrzną zgniliznę, bo to, że coś nie funkcjonuje, to wynika właśnie z tego, że jestem wewnętrznie nieuporządkowany. Jeżeli nie zacznę od mojego wnętrza, od mojego osobistego nawrócenia, to wszelkie programy naprawcze będą obciążone tą moją wewnętrzną zgnilizną, będą obciążone tym właśnie moim wewnętrznym nieuporządkowaniem i będą tylko wprowadzały większy chaos. I to jest niestety błąd, który bardzo często popełniamy, że zaniedbujemy nasze wnętrze, proszę księdza, bo coś się dzieje z naszym dzieckiem, proszę nam naprawić dziecko. Nie? To ja z definicji pytam o relacje rodziców i zazwyczaj okazuje się, że faktycznie źródło tego, co się dzieje z dzieckiem, no to jest w relacji z między rodzicami. Mówię, proszę Państwa, no, chętnie zajmę się dzieckiem, ale po pierwsze się zajmiemy waszymi relacjami. I tu się pojawia opór. A to nie, to my tu nie jesteśmy zainteresowani. Proszę nam naprawić dziecko. No to tak nie działa. Jeżeli chcesz naprawić dziecko, trzeba się zapytać o wasze relacje między mamą a tatą. Zawsze tu są korzenie nieporządku, który dzieje się z dzieckiem. No tak, ale jeżeli relacje między mamą a tatą prawda, nie funkcjonują, to znaczy, że mama i tato mają coś, każdy z nich do uporządkowania wewnętrznie i ostatecznie tu się czas kupić, nie? Od tego zacząć. No i tu jest jeszcze większy opór, nie? Prawda? Jeszcze większy opór. Bo my myślimy, że właśnie wystarczy coś zewnętrznie osiągnąć efekty i to wszystko załatwia. A Jezus właśnie mówi, nie, no pomału. I to się przekłada właśnie na sztukę pracy z człowiekiem. Że człowiek przychodzi do mnie i zazwyczaj no, oczekuje jakichś efektów z takich zewnętrznych, mierzalnych, doświadczalnych, prawda? A to trzeba właśnie ten problem w ogóle odłożyć na bok, nie? I zająć się po pierwsze tym, żeby pomóc człowiekowi przyjść do Jezusa w taki sposób, żeby on pozwolił uporządkować się wewnętrznie i dopiero wtedy pojawią się efekty zewnętrzne. I zobaczcie, i to też w swoich wypowiedziach czy dokumentach mówi papież, nie? Że nie chodzi o to, żeby wymuszać na ludziach jakieś tam efekty zewnętrzne, tylko żeby spędzać z nimi czas, poznawać ich i odkrywać, co oni potrzebują wewnętrznie, czym się trzeba i zająć w ich wnętrzach, w tym co najgłębsze, żeby to ostatecznie zaskutkowało, że oni zaczną podejmować dobre decyzje i zaczną sami porządkować jakieś rzeczy w swoim życiu. No niestety myśmy jako Kościół trochę popełnili taki błąd, że skupiliśmy się właśnie tylko na wymuszaniu pewnych zachowań zewnętrznych, nie? Prawda? Natomiast właśnie zapomnieliśmy, że tak naprawdę musi to być wszystko zakorzenione we wnętrzu człowieka, że to wnętrze człowieka potrzebuje być na tyle przemienione, żebym ja sam chciał funkcjonować tak czy inaczej, żebym ja sam chciał funkcjonować dobrze. No bo widzicie, no dosyć łatwo jest na człowieku pewne rzeczy wydusić, wymusić, tylko że życie pod przymusem zawsze powoduje, że człowiek zaczyna marzyć o tym, że z siebie to wszystko zrzucić. I ja ośmielam się twierdzić, że to, co obserwujemy we współczesnym świecie, jest efektem pewnego takiego błędu, w którym my uparcie chcemy tkwić i właśnie dlatego potępiamy papieża Franciszka, bo on próbuje nas z tego błędu wyprowadzić. Bo to jest taka łatwizna, nie? Ale to jest błąd, nie? Że trzeba wymusić na ludziach pewne zachowania, wymusić na ludziach wypełnienie pewnych zobowiązań i że wtedy będzie to funkcjonowało. A papież mówi nie, widzicie, że to nie zafunkcjonowało, że to wymuszanie na ludziach pewnych zewnętrznych zachowań nie zafunkcjonowało. Jeżeli wnętrze jest nieprzemienione, to na dłuższą metę nie zadziała.
Właśnie o tym mówi Jezus w dzisiejszej Ewangelii. I dlatego papież mówi, że pewne efekty zewnętrzne trzeba na jakiś czas odłożyć. Właśnie wypatrywanie, oczekiwanie, wymuszanie pewnych efektów zewnętrznych trzeba w ogóle odłożyć na bok. I właśnie zająć się tym, co wewnętrzne w człowieku i pomóc człowiekowi ze swoim wnętrzem przyjść do Jezusa w taki sposób, żeby Jezus człowieka mógł wewnętrznie przemienić, żeby człowiek zaczął widzieć siebie, swoje życie tak, jak to widzi Jezus i żeby sam zapragnął dla siebie dobra, które pragnie dla niego Jezus. I wtedy to będą decyzje tego człowieka i wtedy to będzie nie do podważenia, wtedy nie będzie takiej chęci, żeby z siebie to zrzucić, bo to będzie to, czego ja pragnę. Ale żebym ja zapragnął dla siebie tego, czego pragnie dla mnie Jezus i żeby to autentycznie zaczęło funkcjonować tak, jak sobie Jezus wymarzył, że On nie chce mieć niewolników, którzy są zmuszani, tylko chce mieć przyjaciół, którzy autentycznie pragną. Żeby to zafunkcjonowało, to właśnie trzeba zacząć od wnętrza człowieka. I dlatego papież mówi, spędzajcie z ludźmi czas, słuchajcie ich, poznawajcie ich i wtedy będziecie wiedzieli, czego im trzeba wewnętrznie, co ich gryzie wewnętrznie, co ich zwodzi wewnętrznie, co ich męczy wewnętrznie. Prawda? I wtedy będziecie wiedzieli, z czym ich przyprowadzić do Jezusa, żeby Jezus mógł to przemienić. I wtedy człowiek sam stanie się zdolny do podejmowania swoich własnych dobrych decyzji, bo zacznie widzieć tak jak Bóg. Tak, to jest żmudne, to jest bardzo żmudne. I powodujące, że nie widać natychmiastowych efektów. To jest to, o czym mówi Święty Paweł, że jeden sieje, drugi podlewa, a owoce jeszcze któryś tam zbiera. Nie? Że owoce mogą się pojawić po długich latach. Ale to jest jedyna efektywna droga. Nie? Pomóc człowiekowi, właśnie towarzyszyć człowiekowi w tym procesie tych wewnętrznych przemian, które zaskutkują, że on sam zacznie pragnąć tego, co dobre. I to będą wtedy jego decyzje. Wtedy będzie przyjacielem, a nie niewolnikiem. Właśnie, ale to trzeba przeżyć na sobie samym w relacji z Jezusem. Właśnie odkryć to, że Jezusowi nie chodzi o to, żebym ja wydusił na siebie jakiś zestaw zewnętrznych zobowiązań w przekonaniu, że Jezus wtedy będzie ze mnie zadowolony. Tylko Jezusowi chodzi o metanoję, o tak głęboką przemianę wewnętrzną, że moje serce było jak Jego serce. I że ja wtedy będę pragnął tego, co Jezus, będę widział tak jak Jezus. Będę decydował tak jak Jezus. Nie? Przede wszystkim właśnie stanę się prawdziwym prorokiem, będę widział tak jak widzi Jezus. Ale tą metanoję to chcę dokonywać Jezus. A ja, dopóki ja wierzę, że to wszystko jest kwestią moich wysiłków i to zewnętrznych wysiłków, wykazania się jakimś zewnętrznym zestawem zobowiązań, no to wszystko nie działa, nie funkcjonuje. Właśnie, że czas zaczynać od siebie, od swojego własnego nawrócenia. I wtedy będę wiedział, jak towarzyszyć innym ludziom. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Amen.